błogosławiona z między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony. Jestem miłośnikiem, pasjonatem historii Biszczynka i okolic i w pewnym momencie doszła do mnie informacja, że tutaj w Nowej Wsi Reszelskiej odbywają się doroczne pielgrzymki do kapliczki. No i postanowiłem przyjechać po prostu, zobaczyć jak to wygląda. Takich kapliczek jak w Nowej Wsi Reszelskiej w tej gminie jest kilka. To są charakterystyczne kapliczki, które, do których można wejść do wnętrza. Nie takie kapliczki warmińskie przydrożne, tylko małe kościółki. Takie kapliczki powstawały, bo ludziom się po prostu nie chciało te 3 km, czy tam 8, czy 7 iść do kościoła, więc pewnie odprawiały się tu nabożeństwa. To jest przełom XIX i XX wieku, kiedy ona powstała. Ona na pewno stała tutaj przed II wojną światową. Ona jest na fotografiach wykonywanych przez Królewieckiego Konserwatora Zabytków, pochodzących z lat 30. i 20. Te zdjęcia są z tamtych lat. Ona jest, wtedy była wpisana do rejestru zabytków, więc musiała powstać troszeczkę wcześniej. Natomiast fascynujące jest w tej konkretnej kapliczce to i w tej konkretnej miejscowej ludności z parafii Sątopy i z Nowej Wsi, że tutaj są organizowane te pielgrzymki. O ile pielgrzymka w tradycji polskiej przecież nie jest niczym nadzwyczajnym, a w tradycji warmińskiej zwana łosierą też nie jest niczym nadzwyczajnym, o tyle nie słyszałem jeszcze, żeby była pielgrzymka do tak małego obiektu. Aby w nich jeszcze było to głębsze, za ludzi osłabionych wierzę, aby... 78 bodajże to był. Tu sąsiad, który mieszkał w tym domku, starszy pan, postanowił, że on odbuduje, wyremontuje. Szymko Stanisław się nazywał. I to się tak zaczęło. Kobiety wpadły na pomysł, żeby kupić obraz. Bo był obraz z jakimś niemieckim napisem, czarno-biały, takie zdjęcie duże. Przedstawiał Chrystusa na chmurach. Niebo wstąpienie, państwo podejrzewam. I ten obraz został zamieniony właśnie na obecny. Tu sąsiadka, chyba była składka na ten obraz, bo ja wtedy jeszcze słabo to pamiętam, bo się uczyłam, tak powiem. I one to kupiły i potem było wyświęcenie. Ksiądz proboszcz nasz Eugeniusz Bukowski przyjechał, wyświęcił obraz i od tego momentu zaczęły się odpusty, bo obraz był poświęcony i dokładnie 26 sierpnia co roku i to były msze tylko mieszkańców, zamieszkańców i tak z biegiem czasu dołączyły właśnie panie z Sątop, znajome, które przychodziły tutaj na mszę też się pomodlić, a potem już kolejni księża, chyba bodajże właśnie ksiądz Leonowicz wymyślił, wpadł na pomysł, że skoro już idą panie z Sątop, więc on pójdzie razem z nimi i będzie szedł z pielgrzymką. No to kto wtedy może niech wysiądzie tak ode mnie, odpocznie. Po mszy świętej, później oczywiście uroczystości przygotowane przez wioskę, tak jak co roku się to dzieje, więc zachęcam, żeby z tych uroczystości skorzystać. I z tych zajęć, które będą, i z poczęstunku, żeby skorzystać tak, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie takie było bosko-ludzkie. I do Boga, i do człowieka, żebyśmy też docenili trud tych ludzi, którzy tu mieszkają, którzy jako gospodarze nas tu zapraszają. Boska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Widzę, że przyjechała już gruchówka. Mamy słodkości, mamy kawę, herbatkę i chciałabym, żeby nikt nie opuścił tego naszego miejsca, co najmniej po południu, nie wiem do której godziny. Zapraszam serdecznie. Termin sierpniowy, on się zawsze wiązał z tym, że jest koniec żniw. Nie? Tak, termin jest koniec sierpnia, termin odpustu koniec sierpnia, więc zrobimy za jednym zamachem festyn i dożynki. Tym bardziej, że dożynki w tradycji warmińskiej zawsze były związane ze świętem religijnym.
dla tego młodszego pokolenia chyba ważniejszy jest ten, to co potem się dzieje, ta dyskoteka wieczorna, czy chociażby rzecz cenna, czyli te mecze siatkówki, które tu się odbywają.